Mogę się wypowiadać i najchętniej się wypowiadam co do sztuki współczesnej, kultury współczesnej, bo sama operuję w tym obszarze i mamy właśnie rocznicę 100 lat uzyskania pełnych praw kobiet, w tym również praw do studiowania. Pierwsze studentki Akademii Sztuk Pięknych to jest właśnie rok 1918 w Krakowie i ten mniej więcej okres w Warszawie. I od tamtego czasu mamy bardzo wiele studentek, mamy właściwie przewagę studentek na uczelniach artystycznych, nawet do 80%. Natomiast nadal kobiety artystki nie uczą. Jest nie tylko szklany sufit, ale wszystkie elementy tego budynku, jakim jest kariera naukowa, kariera artystyczna, profesorska, edukacyjna na Akademiach Sztuk Pięknych we wszystkich miastach niemalże w Polsce, to jest po prostu jeden wielki szklany budynek, w którym wszystkie drzwi są zamknięte, okna zamknięte, ściany szklane, przez które nie można się dostać i oczywiście sufity szklane. Jest bardzo mało kobiet uczących, mniej niż 20%, na przykład w Warszawie 12%. I po prostu studenci, młodzi ludzie uzyskują pewien kurs dotyczący kultury współczesnej, całkowicie lub prawie całkowicie pozbawiony kobiet. Mówi się o naszych wspaniałych trzech czy czterech wyjątkowych artystkach, takich jak Szapocznikow, Abakanowicz, Kobro, oczywiście o kilku malarkach, ale tak naprawdę całe to spektrum kulturowe stworzone przez ostatnie 100 lat aktywnych zawodowo i postemancypacyjnych 100 lat z aktywnymi zawodowo kobietami jest właściwie naszym młodszemu pokoleniu właściwie nieprzekazywane, bo obserwuję to, w jaki sposób pracują moi koledzy artyści. Jest to bardzo zmaskulinizowany, macho-centralny, ego-megalomaniacki kurs skierowany na artystów i jest to w pewnym sensie olbrzymi obszar, o którym mówiła dzisiaj pani Sylwia Spurek, o którym mówiła dzisiaj pani Sylwia Spurek, bardzo niedoszacowany, niedopracowany, to jest właśnie to do zrobienia. Tym niemniej trudno nie zauważyć, że bardzo ważnymi postaciami w kulturze i sztuce współczesnej, w kulturze, właściwie w sztuce modernistycznej ostatnich 100 lat i postmodernistycznej współczesnej, olbrzymią rolę odegrały kobiety. Bardzo dużo kobiet wprowadziło pewną narrację opowiadania, na przykład w filmie czy w literaturze, ale również tę nienarracyjną formę komunikacji, jaką jest sztuka, malarstwo, rzeźba, wszelkiego rodzaju instalacje, właśnie wideo, to są przestrzenie, w których dominowały kobiety. One jak gdyby odchodziły od tego zdominowanego przez mężczyzn malarstwa, czy tej ciężkiej rzeźby, rozumianej jako odlew z metali, w kierunku wideo, w kierunku performansu, w kierunku rzeźby rozumianej jako lekka instalacja, coś bardzo tymczasowego, zmiennego, coś, w czym znajdują się różnego rodzaju elementy opowiadające, mówiące, wizualizujące świat oczami kobiet, świat dla nich opresyjny lub fantazyjny, ale właśnie związany z ich tożsamością, z ich zachwytami, z ich uczuciami, emocjami, z ich bolączkami również, bo przecież te ostatnio ujawnione dzięki MeToo opresje, przemocy domowej, przemocy wobec kobiet, kultury gwałtu pojawiają się w sztuce kobiet bardzo intensywnie i pojawiają się też na przestrzeni, znaczy jakby w obszarze działania kobiet, to znaczy w muzeach, w galeriach, w instytucjach, z którymi kobiety się borykają, kiedy wykonują swój zawód, prawda, jako artystki. Na tej konferencji tutaj będąc, zostałam zaproszona, ale właściwie sama zainicjowałam taką sytuację, że pokazałam tutaj rzeźby, które wykonałam parę lat temu. To są portrety mojej babki, Nelly Józefiny Egersdorf, która była pierwszą, należała do pierwszego rocznika studentek Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.
na Wydziale Filozofii studiowała wówczas pierwsza grupa kobiet i ona właśnie do tej pierwszej grupy należała, studia 1918-22. Wyrzeźbiłam ją i później tę rzeźbę odlałam w wielu kolorach. Jest ich zmultiplikowana jak gdyby wersja tej studentki, która symbolizuje różnorodność i zmienność i różność kobiet studiujących przez całe stulecie, zarówno pod względem ich zainteresowań, ale również tego, skąd pochodziły, ich pochodzenia, ich możliwości, ich późniejszej kariery. Wiele z nich zostało na uczelni i miały jednak tą możliwość, żeby zostać później profesorkami. Są bardzo dla nas ważnymi osobami, które stanowią jakiś drogowskaz, chociażby pani Maria Janion czy pani Ewa Łętowska, pani profesor Ewa Łętowska, która tutaj dzisiaj jest z nami. Więc te moje rzeźby jakby symbolizują czas, w którym kobietom dano, ale nie można zapominać takiego prostego matematycznego faktu, że jeżeli mówimy nawet o Polsce, powiedzmy, że ma 1000 lat, chociaż myślę, że Polska, czy to miejsce na ziemi, jakaś organizacja w tym miejscu na ziemi jest znacznie starsza i moglibyśmy wywodzić naszą tożsamość z okresu dłuższego niż 1000 lat, ale umówmy się na te 1000 lat, to jeżeli 100 lat w tym tysiącleciu jest na razie tym okresem wyrównawczym, to jest jednak 1 do 9, tak? To jest 1 do 9 lat, w którym dominowali wyłącznie mężczyźni. I ten jeden wiek, kiedy mężczyźni ustąpili, ale jeszcze ciągle nawet nie połowy miejsca w realizacji kobiet, więc jest dobrze, są prawa, mamy równości, ale weźmy pod uwagę, jaki jest grunt tych praw. I ten grunt jest głęboko, głęboko zakorzeniony i my w kulturze, w sztuce, która jest taką forpocztą odczuć, zmian, analiz pewnych, zanim nawet do tego zabiorą się ludzie, którzy to robią w sposób werbalny, opisują ten świat, więc my to już widzimy, czujemy i to w sztuce jest widoczne, że kobiety, artystki zauważają, że stereotypy, wkserowane pewne obrazy świata jest bardzo trudno wyeliminować i właściwie powiedziałabym, że najbardziej interesująca jest ta sztuka, która nie tylko szuka nowych form, ale za pomocą nowych form nie przenosi starych treści konserwatywnych, tylko za pomocą nowych form wprowadza nowe treści antystereotypom, antyprzyzwyczajeniom i pozwalające opisać świat przez kobiety, bo ja jestem już bardzo zmęczona tłumaczeniem mi i objaśnianiem mi świata przez mężczyzn. Ja lubię, jak kobiety objaśniają mi świat i sama chciałabym też należeć do takich kobiet, które objaśniają trochę świat również mężczyznom, bo oni czasem tego świata objaśnianego przez kobiety nie znają, nie rozumieją, boją się go, a przecież to jest tylko świat, który się dzieje obok nich, obok nas.